Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Digimon Survive. Po poprzednim odcinku, który skończył się dość interesująco, można było powiedzieć, wracamy do sceny, gdzie Arukenimon również powraca do swojego pana? Mistrza? Kimkolwiek on jest? Zaraz się pewnie przekonamy. W ogóle mam wrażenie, że w sensie ten odgłos, ten dźwięk, sposób w jaki on został tutaj zmasterowany, brzmi bardzo jakby był nagraniem z radia czy czegoś tego typu. Poza tym, nie wiem czy mam wrażenie, jakbym ten postać już gdzieś kiedyś widział. A może to po prostu specyficzny design? Okej, okay. Czyli to nie jest jej mistrz, oni mają jeszcze jakiegoś innego mistrza. Nie, atashi wa sonna. So kanarazu. Sugi koso wa kanarazu. Kanarazu ningen no kodomo tachi wo warera ga rushi no mae ni ikeniye toshite sasagemasu wo. Saidan ga hiraita you da ga. Omae ga ikeniye wo sasageta no dewa nakatta no ka? Meiate no kodomo wo tori nigashita ageku. Ikenie o sasageru koto ni mo shippai shite ita to wa na. Czego miałaby złożyć ofiarę, skoro nie złapała tych dzieciaków? Ale wa sono. Atashi demo naku. Nani mono ka ni saki okosareta no yo ne. Sono nani mono ka no te ni yotte sasagerareta ka dou ka. Nie. Kakunin mo torete inai no da na. Przepraszam. Czyli rozumiem, że oni zakładają, że ktoś inny. Włożył ofiarę i zakładam, że mają tutaj na myśli Ryo i to, co się tam stało, który sam się poświęcił na dobrą sprawę. Demo kodomo wa mada nanni mo iru wa? Dakara tsugi koso wa? Ne! Omae hitori de te ni oenai to iu nara, Megashi Dramon o tsukete yattemo ii nda zo. Czym jest Megashi Dramon? Nie znam tego Digimona i mam nadzieję, nie spoilerujcie mi, chcę go zobaczyć potem na własną rękę. Lucie na chiusei o shimesu kikai to araba, aitsu mo sazo harikitte seika o ageru daro kara na. Sono mae ni, ore ga deru. Monzemon, czy Monzaemon. Nie, Monza to może on troszkę misiem rajdowym jest. Pozdrawiam wszystkich, którzy wiedzą, do czego nawiązywałem. Hitsuyo nai wa yo. Monzaemon no te mo Megashi Dramon no te mo iranai wa. Kondo koso atashi ga kodomo tachi o tsukamaete miseru mono. Ei, doke doke doke. Ara. Gasatsu no yatsu ga kita wa. よそ者のガルルモンがここに何のようなのかしら。Tego Digimona paradoksalnie też kojarzę. Wydawało mi się, że on był dobrym Digimonem. Niektóry gdzieś w anime, ale nie wiem, może się mylę. Bardzo mi przypomina pewnego innego Digimona. Takiego małego, z rogiem, który wyglądał trochę jak pingwin, miał właśnie bardzo podobne ubarwienie, w sensie te paski. A może się mylę, może po prostu myślę o czymś zupełnie innym. Hitazu. 人間の子供から力を得た連中が敵として立ち塞がってるそうだな。だったら何だって言うの？ははは、この機会を待っていた。そんな連中、俺の力でねじ伏せてやるぜ。ふん、力だけでどうにかなるとは思わないことね。おバカさん。お前。また卑怯な手を使ってるのか？自分また単細胞なことね。それが愚かだというのよ。OK, mówię, nie, wybacz, nie wiem, gdzie czasami się kończą zdania. どいつもこいつも胸くそ悪い連中だぜ。やめぬか、お前たち。喧嘩売ってきたのはこいつだぜ。まあいい。お前らが協調する必要はない。好きに動けばよい。言われなくても好きにさせてもらう。じゃあな。ああ、言うだけ言って言っちゃった。
いいのかしら？あいつ信用できるの？腕だけは確かだ。それに人間の子供に恨みを抱いているのは間違いないからな。それよりいいか、アルケニモン、これ以上の失敗を主様が許すと思うなよ。うん、分かってるわよ。私を誰だと思ってるの？ならよいがな、次はないぞ。ここにいるモンザエモンやメガシードラモンだけではない。お前の代わりはいくらでもいること。手を貸してほしければ言え。Czyli teoretycznie mamy przed sobą teraz przynajmniej trzy jeszcze nowe Digimony, z którymi będziemy prawdopodobnie musieli walczyć. Może nawet cztery. Czasami mnie bolą te takie zbliżenia jak właśnie to, gdzie widać dosłownie piksele. Ja rozumiem, że trzeba było ciąć koszty, ale... No, boli, tak? Szczególnie, że to jest problem 720p, więc widać... Jeśli widzisz piksel na 720p, to nie jest dobrze. Naprawdę nie jest dobrze. Tego się właśnie spodziewałem, koszmary. Jak reszta na to reaguje. Cały czas jestem ciekaw, jak oni, jakie będą mieli morale i jak bardzo, kto się jakby na kolejny załamie w tym wszystkim. Ja strzelałbym na Aoi albo Shujiego, jeśli mam być szczery. Ewentualnie na tą dziewczynę z Doramonem, której imienia zapomniałem właśnie. Saki. Chyba najbardziej jednak Aoi. Potem Saki, potem dopiero Shuji. De... Sojeba, Agumo... Sore ni... Minna wa... To bym się nie dziwił, gdybyśmy stali jako ostatni. Szczególnie, że w nocy siedzieliśmy dosyć do późna. O, ojo, Kaido. Drakmo. Przynajmniej jedna osoba wciąż tutaj jest. Ci. Jatto okite kiyagatta ga. Osoku natte gomen. Kino wa nakanaka netsuke nakute. Soto tsukarete tan dara? Shikata nee yo. Tokoro de, hoka no minna wa? Shiru ka yo. Dare mo kiya shine. To jest interesujące. そうなのか。みんな特に集まってると思ってたのに。でも、じゃあみんなどこに？あっちこっち行ったみてえだぞ。暗い顔してよ。Okay, myślałem, że dosłownie gdzieś zniknęli. Miałem takie, kurde, to nie brzmi dobrze. 目の前でてめえらの仲間が一人、霧に食われてやられちまったんだ。おめえと同じで。みんな思うところがあるんだろう。みんなのこと
少しそっとしておいた方がいいのかな。Nie wiem, czy Kaito będzie chciał dawać im trochę czasu, patrząc na to, że jego siostra wciąż jest gdzieś. Nani itten da? Ima wa ikkoku mo hayaku Miu o tasuke ni ikanakya nannen da zo. Sore wa mochiron sou da kedo. Shoutai fumei no kiri no koto mo aru shi. Minna fuan nan da yo. Dakara koso hayaku tasuke ni ikanakya yabee n da ro. Kiri no koto dake ja ne. Bakemono ga Miu o neratteru n da. Kaito, i zobaczcie znowu na Kaito, tak? Jego logika jest tak bardzo skrzywiona, bo on myśli tylko i wyłącznie o swojej siostrze, ale jeśli ktoś inny był w opałach, to nagle, mam to trochę gdzieś, tak? Pomijając ewentualnie na moment, jak już nas sam uratował przy tym, jak byliśmy oplątani tą całą siecią w wagoniku, ale to był jego jedyny wyraz taki jakby swego rodzaju empatii. A poza tym jest tak zaślepiony przez tą swoją siostrą, nie dba o absolutnie nic innego. Okej, podoba mi się to, że zrobili z cholera jasno, bo w sumie to znaczy ksa, czyli z samego damage, zrobili całe zdanie. Czasami tłumaczenie jest piękne. Konna koto nara, nan to shite demo kino no uchi ni Miu o mitsukete oku ndatta. Ya, somo somo, ore ga Miu kara me o hanashite sae inakeria. Kaito, chotto otsutsuke yo. Takuma no yuu toori da ze. Patrzcie, jest okropnie gorąco u mnie. Uryse! Kore ga otsuite irareru ka? Imouto no inochi ga kakatten da. Sonna koto iware nakutemo wakatten da yo. Kedo na, hitori de iraira shitemo shikata nee daro. Mou ii. Giron shiteru jikan mo kono yatsura o matteru jikan mo muda da. Trochę się zgadzam z Kaito. Ore wa hitori de Miu o sagashi ni iku. Ponieważ no rzeczywiście żadna pomoc nam nie nadejdzie, ale nie chociaż poczekać, aż pogadamy z ludźmi i wtedy możemy wyruszyć wszyscy. Maczynate! Pójście samemu to jest samobójstwo. Tandok kodo wa kiken sugiru. Iku nara zenin de iku beki da yo. Doukan da. Omei o kiken na me ni nante awaserare nai kara na. Wakatta yo. Interesujące jest też to, że i jego drachmon od razu już miał ewolucję dostępną, prawda? Co trochę mnie zaskoczyło, bo nie było nam to nigdy pokazane, nie było nam powiedziane, że o, rzeczywiście to się stało i tak dalej, i tak dalej. Może gdybyśmy inaczej rozwiązali fabułę, albo inny wybór podjęli, to byłoby nam to powiedziane, albo pokazane właśnie, któryś cutscence albo coś. Kiedo, matsu no wa hiru made da. Sore ijou wa mate ne. Hiru made matte, dare mo konakatta ra. Sono toki wa dare ga nan to iou to Miu o sagashi ni iku. Ore hitori de na. Okej, czyżbyśmy musieli tak przekonać wszystkich, żeby z nami poszli? Baka yarou ga. Sono toki wa ore mo issho ni kimatten da ro? Ha? Dare ga baka da, dare ga. Omei igai ni dare ga iru nda yo? どうせ本当は誰も巻き込みたくないとか余計なこと考えてんだろうけどな一人で突っ走ろうとすんじゃねえ何のために俺がいると思ってんだ podoba mi się trochę chemia pomiędzy nim a Drachmonem oni trochę z siebie tak są trochę zgryźliwi wobec siebie ale oni do siebie bardzo pasują そうかよそりゃ悪かったな Właśnie, widzicie, to jest to, o czym mówiłem. Oni się wydają bardzo, bardzo... Związani i zarazem mówię, jako jedyne chyba osoby naprawdę bardzo do siebie pasują wzajemnie. Ja tej Agumona nie liczę, bo Agumon jest... Nasza relacja z Agumonem jest trochę dziwna. Ponieważ no, my możemy naprawdę wiele rzeczy wybierać i Agumon jest bardzo neutralny przez to, że on naprawdę niczego nigdy nie wie i tak dalej, i tak dalej. On jest postacią czy Digimonem, który trochę nie ma takiej osobowości, a zarazem ją ma, tylko jest ona dosyć taka dziwna i pusta trochę. Jest trochę jak my, tak? Póki ja nie nadam
nie wybiorę czegoś, to tak naprawdę nasz bohater jest pusty, bo nie nadam mu jakiejś osobowości. I mam wrażenie, że Agumon jest tak samo pusty jak nasz bohater, tylko on jakby nie dostaje żadnych cech do tej osobowości, oprócz tego, że nigdy niczego nie wie i wiecznie jest nieogarniającym Agumonem. On nie idzie w tę samą stronę, co my. Jakby nie myśli w ten sam sposób, co my. Nie ma tej ewolucji jego charakteru. Bo ewolucja całej reszty jego akurat istnieje. Wakata. Minna o yonde kuru. Okej. Mamy czas do południa. Rzekomo nie mamy za wiele czasu. I mamy free action, oczywiście. Czyli czas, aby zobaczyć, co i z kim będziemy mogli zrobić. Tutaj mamy, dosłownie wszyscy są w różnych miejscach. Mamy Agumon, wie co? Mimo wszystko nie chcę jeszcze iść do Agumona. Mamy free battle, ale ta free battle raczej mnie jakoś bardzo nie interesuje. Te lasy przy szkole zobaczymy. Ale na razie, wie co, pójdźmy na razie tutaj. Pójdźmy na razie do tej dwójki, bo tutaj są dwie osoby jednocześnie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Myślę, że mamy czwórkę, czekajcie. Myślę, ile akcji będą się użyć, jeśli będziemy chcieli pogadać ze wszystkimi. Ja mamy te dwie dziewczyny. Mamy dwa Digimony, to są cztery akcje. Agumon jest piątą. Szóstą, siódmą jest Minoru i jego Digimon. Ósmą, dziewiątą może być Shuji. I dziesiątą, jedenastą może być ta dwójka. Czyli Haru i Miyuki. Staram się cały czas zapamiętać jej imię. Zobaczmy, czy rzeczywiście z Digimon będzie można pogadać? Chyba nie bardzo. Ale tutaj coś właśnie widzimy. Rzućmy okiem. Znaleźli się zaraz pod łapami naszego Labramona. Mamy Giant Mushroom kolejny. Mówię, kiedyś muszę zacząć używać tych przedmiotów. Dobra, na razie to tyle w tym miejscu. Rozmawiamy z Aoi. Tutaj się nie dziwię, że Aoi siebie obwinia. Poza tym my wcale nie jesteśmy lepsi, nie chciałbym nic mówić. Ale poniekąd nie rozumiem, tak? Mówię, to jest coś, co jestem w stanie bardzo, bardzo dobrze zrozumieć. Szczerze mówiąc, co powinniśmy odpowiedzieć? Czy to było nieuniknione? Myślę, że może i mogło być. Ale zarazem od pewnego momentu miałem wrażenie, że już nie. Na pewno nie odpowiem tego w prawą stronę, tak? Jeśli już, to wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, bo wszyscy widzieliśmy, w jakim stanie był Ryo i wszyscy ponosimy w tym wszystkim winę. Chyba, że za moje włosy po prostu mi się wszędzie lepią do czoła, bo tak mówię, jest gorąco. O, i weszło nam Affinity na całe szczęście. Zastanawiam się właśnie, czy damy radę i poprawi sobie relacje z nią. Szczerze, a oni w tym momencie. No i jedyne, co byłbym w stanie zrobić w tej sytuacji, jako ja, gdybym był osobą, która teraz stoi, jest taka sytuacja, jaka jest w grze. Jedyne, co by się dało, to tę osobę przytulić, bo nie wydaje mi się, że mogę jakkolwiek, że mogę jakkolwiek ją już bardziej pocieszyć.
Nie wiem, trzymając... Nie wiem za bardzo odpowiedzieć na to. Jedna z tych dwóch opcji. Odpowiem opcję w prawo, dlatego że wydaje mi się, że to jest coś, co Saki prawdopodobnie by trochę chciała usłyszeć. Z drugiej strony jest mi to naprawdę bardzo obojętne, co jej powiem. To był odgłos z bólu, kiedy słyszę, że Saki znowu ma... próbuje jakoś przerzucić nasze słowa na coś zupełnie odwrotnego. Możliwe, że dało się tutaj zdobyć Affinity dla niej, a oczywiście jak zwykle poszedłem w zupełnie złą stronę. Czy jeszcze mogę pogadać z Saki samą w sobie? Mogę. Mogę teraz też jeszcze z Aoi, co nam nie zje tej punktu dodatkowego, ale pogadajmy z Saki. Co jest ciekawe, oni nie widzieli najwyraźniej tej krwi, tych rozprysków krwi, które my widzieliśmy jako gracze. Co w sumie jest dobre, bo inaczej prawdopodobnie by mieli taką traumę, żeby nie chcieli stąd wychodzić. W większości. O, to jest bardzo ciekawe ze strony Saki. Besides, I knew what his real problem was. He never knew how to express himself. Interesujące. To jest bardzo interesujące. Szczególnie patrząc na to, że jeszcze Kunemon mu został przydzielony, to wcale raczej nie pomogło. Ponieważ pamiętacie, jak on mówił o Kunemonie, że wasze chociaż potrafią mówić, tak? Gdzie Kunemon się nie odzywał, co powiedzmy, że potwierdzałoby tę teorię. Czybym teraz miał wybór? Dobre pytanie, czy ja chcę jej odpowiedzieć tak jak... co ona chce usłyszeć, czy chcę jej odpowiedzieć to, co rzeczywiście sądzę? Bo... na pewno nie idę w opcję w górę, nie wydaje mi się... Znaczy... Czasami jest w porządku, czasami nie jest w porządku. I na pewno nie chcesz w opcję w górę. Wiem, że opcja w prawo prawdopodobnie nam podniesie relację, ale pójdę w opcję w lewo. I ja wiem, że mnie za to zabijecie, bo ja jestem świadom tego, że sam sobie krzywdzę grę w ten sposób, czy krzywdzę sobie gameplay, ale... nie jestem w stanie powiedzieć szczerze, w jej wypadku... Nie wiem, wydaje mi się, że ona czasami jest w porządku, a czasami nie i musi na tym popracować jako osoba. No, czyżby to było... czyżby to jednak była dobra opcja? Czyżby nam wskoczyła Affinity? Patrzcie, I'm not sure I get what just happened, but Saki seems satisfied. No proszę, chociaż nam nie wskoczyła Affinity, jak mówię. To było...
Interesujące. Nawet bardzo. Dobra, wróćmy do mapy. I wiecie co, pójdziemy chyba najpierw w miejsce jeszcze, gdzie nikogo nie ma. Czyli na przykład właśnie te lasy, albo toaleta i tak dalej, i tak dalej. Jeśli będą takie rzeczy z akcją, to nie będę ich dotykał. Ale kto wie. Dobra, to niczego nie ma. Więc wróćmy do mapy. Jeśli będą jakieś rzeczy z akcją, to nie będę ich dotykał, dlatego że na razie chcę pogadać z ludźmi. Bo wydaje mi się, że to jest najważniejszy moment, gdzie musimy pogadać ze wszystkimi i spróbować ich jakoś pocieszyć, czy coś. Tutaj też niczego nie ma. Klikam i niczego nie czuję, nie widzę i tak dalej. Jeszcze się rozejrzę na wszelki wypadek. Nie zrobiłem tego w lesie, ale wydaje mi się, że jednak gra jest na tyle prosta. O Jezu, mam 9 na 11 ruchów, to jest bardzo źle. Że gra jest na tyle prosta, że jeśli coś jest ukrytego, to nam o tym mówi, jeśli się przeklikamy przez to. Dobra. Wiecie, co jest najdziwniejsze? Nie ma nic Shudziego. A najpierw jeszcze pójdźmy do Minoru. Minor mam i tak do bardzo dobre relacje, ale i tak bym do niego poszedł. Chciałbym przynajmniej to zrobić. W ogóle jestem ciekaw, czy wraz z Kunemonem straciliśmy te dwa kryształy tamte. Nie wiem, czy pamiętacie. Ale możliwe. Zobaczmy, czy coś jeszcze możemy dać temu panu. Lowers the speed to ranks. Lowers rises speed one rank. Okej, tego już nie mamy. This fundamental damage, high chance of poisoning targets. Myślę, że Venom Trap mu rzucimy, okej. Co jeszcze? Biomonowi zobaczmy, co możemy rzucić. Learning Crystal raczej nie. Jeśli Learning Crystal komuś, to raczej temu panu. I drugą rzecz. Właśnie może Potency Crystal? Czemu by nie? Okej, co dalej mamy jeszcze? Mamy jeszcze tę panią, która nie ma niczego. Możemy dać w sumie Speed Break. Wydaje mi się, że to jest całkiem dla niej. I może nie HP. Może defa troszeczkę jej podbijmy. Wydaje mi się, że ona miała akurat go mało. No i został nam ten pan, malutki. I za bardzo nie wiem, czym on do końca jest w tym momencie. Ale zobaczcie, Stamina Crystal. To mu daje plus 5 HP. Dobra, zrobimy z niego mini tanka. Będzie takim malutkim tankiem. Będzie takim niepozornym tankiem. Atak plus 11, ale to jest chyba plus 2. ESP atak plus 2. Wydaje mi się, że to jest jakby taka kreska. Czy może damy mu to Sand Knuckles? Light damage absorbs HP equal to a portion of damage dealt. Możemy. Okej, zróbmy w ten sposób. Mamy HP, on jest już całkiem dokokszony. Jest tego Guard Breaka. Chciałbym to zostawić, ale albo i nie. Dajcie, muszę pomyśleć, komu chciałbym dać jaką rzecz. Agumon zdecydowanie będzie musiał mieć expy. Zostawić przy nim. A komu chciałbym dać dodatkowy atak? Może wiecie, znowu rzucę jemu większy atak. Na ten Vexing Potency Crystal. A tym pozostałym gdzieś tutaj porozdzielam te zwykłe kryształy potencji i tak dalej. Skill Crystal. Chyba tak będzie chyba najlepiej. Czy jeszcze mamy jakiś kryształ niewyekwipowany? Nie. Więc to wszystko na chwilę obecną. Jeszcze wiecie co, użyjmy może tych przedmiotów, bo wydaje mi się, że powinienem zacząć to robić, a tego w ogóle nie robię. Mam na przykład 6 tych jabłek, tak? Raises targets physical defense. Możemy dać przy okazji treningu o 5. Wiecie co, dam to każdemu z naszych Digimonów. Jedno to jabłko i może po jednym tym grzybie. Tonaj zostawię. Speed. Okej. Okay. Na razie zostaje. Na razie poużyłam tego, czego mam na razie dużo, więc te jabłuszka i Giant Mushroom jak najbardziej. Jabłuszko i Giant Mushroom. Tak. Temu nie dajemy. Tutaj to samo. Jabłuszko i Giant Mushroom. Te grzybki mi się skończą teraz, no ale trudno, jakby i tak Lopmon na razie nie walczył, więc mówię, ale on ma całkiem sporo HP, więc nie sądzę, żeby było
że jest mu to aż tak bardzo potrzebne. Ten Growthstone zostawiam. No i resztę rzeczy raczej zostawiam na chwilę obecną. Jeszcze z tym poczekamy. Na razie próbuję dobijać, jak widzicie, podbijać statystyki naszym towarzyszom. I chodzimy już do Minoru. Już teoretycznie powinienem powoli kończyć odcinek. Ale jeszcze pogadajmy z Minoru i zobaczymy, co z tego będzie. Wydaje mi się, że Minoru się wcale tak dobrze nie trzyma. A tylko udaje, ma dobrą minę do złej gry. Wydaje mi się, że on totalnie próbuje się odciąć tego, co się wczoraj stało. Wiecie co, ja spróbuję tej, to może będzie troszkę nieodpowiednie. Ale polecę w to, dlaczego pytasz. Ja chcę mu troszkę wejść w głowę i przejść przez jego iluzję, tak? I zapytać, czemu on w ogóle pyta. Wydaje mi się, że to jest coś głębszego w tym wszystkim, mówię, może się mylę. Okej. Właśnie, widzicie, to jest to. Is it just me or does Minoru seem like he's acting a bit forced? Wiem, że Falcom on też widzi to, co my widzimy. Chciałbym, żebyśmy mogli to wcześniej powiedzieć troszkę. Zdziwiłbym się, gdyby on był akurat w dobrym nastroju. Muszę przyznać, że byłbym bardzo, bardzo zdziwiony wtedy. It was kind of illusory. Co do mnie, Minoru? Minoru ma ten sam problem co Aoi, w sensie, tylko że on trochę inaczej to znosi. On też bardzo się o to obwinia, no i my zresztą w sumie również. Ja rozumiem trochę Minoru, bo znowu on zauważył swoje wady, zrozumiał, co zrobił i jest mu przez to przykro, no ale to już nie odwróci tego, co się stało, tak? Ale jest to tak jakby zrozumiałe. Okej, więc będziemy musieli mu zostawić teraz troszkę przestrzeni. O, zobaczmy, będziemy mogli pograć teoretycznie z
Falcomonem, ale jeszcze tego nie chcę robić. Na razie jeszcze chcę się stąd przenieść w inne miejsca, mianowicie na razie do tej dwójki, z Agumonem jeszcze może później pogadamy. Tyle, że mamy 35 minut, moi drodzy, więc dziękuję wam w tym miejscu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie suba, dajcie lajka, pamiętajcie na Discorda, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka idzie do rozwoju kanału. Zobaczymy się w kolejnym odcinku, ale zanim to jeszcze, chciałbym zobaczyć nasze profile i to, jakie mamy relacje tutaj. Mamy bardzo dużo affinity z Aoi i cały czas z Minoru, tak? Nie mieliśmy wcale tak mało z Ryo. Zobaczcie, on cały czas jest tutaj pokazany, czyli zakładam, że nawet jeśli ktoś nie żyje... W ogóle zobaczcie, nie mogliśmy mieć affinity z profesorem. Nawet jeśli on nie żyje, to nadal jest tutaj pokazany, prawda? To jest bardzo interesujące. Na przykład Sasaki mamy bardzo mało. Shuji mamy dosłownie 0, Skaito mamy 0. Więc zobaczymy, jak to będzie. Aktualnie, jak widzicie, moje wybory idą w stronę moral, bardziej niż w jakąkolwiek inną, ale cały czas jestem w miarę na środku. Jak widzicie, mamy 10 Wrathów, 15 Moral i 12 Harmony. Więc cały czas jesteśmy niby troszkę w lewo, między lewo-prawo, czyli gdzieś tam bardziej w dół idziemy, niż w górę, ale w miarę jeszcze trzymamy ten balans, co mówię, to jest totalnie na bazie moich wyborów, które podjąłbym w rzeczywistości bardziej, czy gdzieś blisko nich. Tak więc interesująco, jak zwykle w centrum. Dziękuję wam, moi drodzy, za uwagę, do zobaczenia, do następnego i na razie.